Znany z branży motoryzacyjnej Rafał Collins przejmuje kontrolę nad Zagłębiem Sosnowiec. Wprawdzie kupił tylko 0,74% udziałów w klubie, ale to ma być dopiero początek. Już zaszły zmiany w sztabie trenerskim, zapowiadane są też transfery piłkarzy. Najbliższym celem jest utrzymanie Zagłębia na drugim poziomie rozgrywek. Fatima Orlińska. 51% udziałów w spółce Zagłębie Sosnowiec. Tyle łącznie chciałby pozyskać Rafał Collins, który oficjalnie ogłosił dziś zainteresowanie przystąpieniem do przetargu na kupno akcji należących do miasta. Ten ma zostać ogłoszony na przełomie lutego i marca. Obecnie Collins ma 0,74% udziałów, które kupił od prywatnego właściciela. Już teraz ma wpływ na sprawy sportowe. Na początek robimy transfer, na początek kompletujemy drużynę, potem bal charytatywny. Chcemy też z piłkarzami, chcemy też postarać się zbudować drużynę nie tylko w szatni, ale też poza szatnią. Wykorzystamy wszystkie triki, jakie istnieją na świecie w książkach, które zna trener ze swojego doświadczenia, ja, które tam posiadam doświadczenia z innych biznesów, z innych branż, żeby tą drużynę i kibiców zbudować monolit, żeby poprosić o wsparcie. Rafał Collins zapowiedział również, że będzie inwestował w klub proporcjonalnie do jego potrzeb. Po kupnie niewielkiego procenta udziałów zatrudnił nowego dyrektora sportowego oraz trenera. Klub testuje też nowych zawodników. Wszyscy jednogłośnie przyznają, że pracy do wykonania w Zagłębiu jest dużo. Pierwszego dnia podczas spotkania z drużyną powiedziałem tym piłkarzom, którzy byli wystawieni na listach transferowych, że mają czystą kartę. Od tego czasu, odkąd wszedłem do drużyny, mają szansę wykazać się i pokazać swoją przydatność dla zespołu. Dzisiaj już widzimy, co trzeba zmienić, jaki mam plan i jacy zawodnicy są nam potrzebni. O konkretnych nazwiskach sztab szkoleniowy na razie nie chcę rozmawiać. Wiadomo, że będą to również zawodnicy z zagranicy. W zmianach, które dzieją się obecnie w klubie, spore nadzieje pokłada również środowisko kibiców. Widzę, że zaczyna się coś pomału kleić, autentycznie. Może akurat to było potrzebne, żeby ktoś nam wspomógł z obcych stron, no wiadomo, bo ktoś przyszedł gdzieś z boku, nie akurat z całego Sosnowca i akurat ci Białorusini. No widać, że ten facet ma jakiś tam temperament swój, widać, że po prostu będzie chciał. Zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsze treningi pod okiem nowego trenera drużyna ma już za sobą. Zrezygnowano natomiast z wyjazdu do Turcji, a to z uwagi na panującą tam sytuację polityczną i białoruskie pochodzenie kadry szkoleniowej Zagłębia. Prezydent Sosnowca podkreślił, że miasto w 2024 roku przeznaczy na klub tyle samo pieniędzy, co w poprzednich latach, co oznacza, że pozostałe finansowanie będzie leżało w rękach inwestora.